przechodzi taka pełna blasku, to aniołowie patrzą zachwyceni. Umiłowana córka Boga Ojca, kwiat najpiękniejszy całego stworzenia. Maryjo, przychodź proszę przez moje kapłańskie serce do serc tych wszystkich, którzy trwają w oczekiwaniu, aby spotkać się z Tobą, potężna Matko, Królowo Świata, Królowo Polski, aby Ciebie doświadczyć w tej audycji. Jednocz nas z Chrystusem, który jest Panem, Królem Wszechświata, z Jego potężną miłością czystą, odwieczną, która panuje nad cezarami tego świata, która oczyszcza, uświęca, zbawia, czyni nas dziećmi Boga Najwyższego, Jego synami i Jego córkami. Mamo, ja Twój niegodny i słaby duchowo syn chcę się Tobie ofiarować bez reszty. Mów przeze mnie, działaj przeze mnie. Matko Boża, szepcz mi dobre natchnienia. Chcę, aby moje usta były Twoimi ustami, aby moje myśli były Twoimi myślami, aby moje serce było Twoim sercem czystym, pokornym. Działaj przeze mnie, uczyń mnie swoim narzędziem. Wierzę głęboko, ufam, bardzo pragnę, że tak będzie. Błogosławione męczennice z Nowogródka, święte w życiu, w powołaniu, w śmierci siostry Nazaretanki, wypełnione miłością ofiarną Chrystusa, duchowe patronki tej audycji, módlcie się za nami, pomóżcie mi wypełnić wolę Jezusa i wolę Maryi w tej audycji. Prymas August Chlont nazywa Maryję szafarką Wszechmocy Bożej. Ten maryjny, niezwykły prymas głosi zwycięstwo Maryi w Polsce w sytuacji, gdy nic nie wskazuje na to zwycięstwo, gdy Polskę ogarnia straszny sowiecki komunizm, gdy szaleje totalitarny marksizm, kiedy dochodzi do strasznych przemian kulturowych, społecznych, politycznych. Ten prorok, bo tak go nazywa, zainspirowany jego miłością do Matki Bożej, późniejszy jego następca, kardynał Stefan Wyszyński, obwieszcza zwycięstwo Matki Najświętszej. Prymas Wyszyński w homilii z 21 października 1978 roku w Rzymie nazywa prymasa Augusta Chlonta prorokiem, nazywa go wizjonerem. Nie ma wątpliwości, że to, co głosił, jego proroctwa o pewnym zwycięstwie Maryi, jeżeli Polska odda się swojej matce, mają charakter nadprzyrodzony. Prymas Wyszyński sugeruje i też badacze, interpretatorzy tych proroctw maryjnych, których było kilka w wydaniu Augusta Chlonta, wskazują, że najprawdopodobniej widział on Matkę Bożą, bo z takim przekonaniem ogłaszał zwycięstwo Maryi, jakby sama Maryja mu to powiedziała. W czasie, kiedy zło zdaje się zwyciężać, kiedy demony szaleją w Polsce, tuż po II wojnie światowej. Prorok wizji niewiasty zwycięskiej. Tak mówi o prymasie Chlondzie, prymas tysiąclecia, Stefan Wyszyński. Ale zanim zaczniemy przybliżać sobie te nadziejonośne, te tak bardzo ważne dla nas Polaków
którzy znaleźliśmy się w podobnym momencie, którzy wchodzimy w bardzo trudny moment w historii naszego narodu, to przybliżmy sobie kilka wydarzeń z życia tego Bożego Maryjnego Prymasa, aby ująć te jego proroctwa. Zupełnie niepopularne to może niewłaściwe słowo, ale tak sformułowane, że nie pasowały zupełnie do ówczesnej teologii. Nie dość, że nie pasowały do kontekstu ówczesnego, bo tak jak wspomnieliśmy sobie, ciemność zła zaczęła gęstnieć nad Polską w Polsce, to jeszcze nikt tak nie mówił z taką pewnością, że Maryja zwycięży w Polsce. Nikt tak nie mówił. To był nurt teologiczny zupełnie niepasujący do ówczesnych nauczań kapłanów, księży. Prymas Chląd obejmuje urząd w 1926 roku i piastuje go 22 lata. Przypomnijmy sobie, że to z jego inicjatywy powstaje Gość Niedzielny. On też zainicjował działalność akcji katolickiej w Polsce i jest autorem wielu mądrych, maryjnych listów pasterskich kierowanych do rodaków. We wrześniu 1939 roku zanamował arcybiskupa Filipa Korteziego, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Chląd wyjeżdża do Rzymu. Wyjeżdża do Rzymu po to, aby przedstawić światu za pośrednictwem Piusa XII rezolucję ambasadorów potępiającą działania wojenne, bo rozpoczyna się wojna. Ta rezolucja powstała w Krzemieńcu na posiedzeniu Korpusu Dyplomatycznego w dniu 12 września. I jak prymas wyjedzie do Rzymu, to przez cały już czas wojny nie wróci. Wraca dopiero po wojnie, w 1945 roku. Chociaż chce wrócić, ale władze hitlerowskie mu na to nie pozwalają. Tuła się w Europie, przebywa w Rzymie, w Lourdes, w Hautecombe we Francji. Potem jest aresztowany w więzieniu, a to w Paryżu, a to w więzieniu Bar-le-Duc, Widerbrück, aż do czasu uwolnienia. Jest uwalniany, po wyzwoleniu przez Amerykanów udaje się do Rzymu, chociaż rząd polski w Londynie sprzeciwia się jego powrotowi do ojczyzny, to jednak wraca, bo wie, że musi wracać, bo władze w Polsce przejmują komuniści, chcą zdemoralizować naród, chcą dokonać przewrotu. Chcą zacząć budować Polskę postchrześcijańską. Ten komunizm szaleje i rozprzestrzenia się w Europie. W Europie, która ma korzenie chrześcijańskie, i w Polsce, która ma korzenie chrześcijańskie, rozpoczyna się straszny, demoniczny komunizm. Nowe pogaństwo. Zupełnie jak dzisiaj. Europa, która ma korzenie chrześcijańskie, jest dzisiaj pogańska, jest zupełnie zdemoralizowana, jeżeli chodzi o światopogląd, a biedni, zdezorientowani młodzi Polacy tak wzdychają do tego świata, który stoi na głowie, który zniszczył rodzinę, zniszczył płciowość człowieka, który wyrzekł się Boga, a przecież świata nie dzielimy na sakrum i profanum. O nie! Cały świat, cała Europa należy do Boga. Tę świadomość, głęboką świadomość ma prymas Chląd. Dlatego 8 września 1946 roku na Jasnej Górze dokona pierwszego takiego aktu zawierzenia, oddania niepokalanemu sercu Maryi, naszej ojczyzny. Oczywiście zainspirowany papieżem Piusem XII, który w 1942 roku z kolei 8 grudnia
oddał cały świat niepokalanemu sercu Maryi w zawierusze wojny pogrążony. Chląd ma świadomość tego, co się dzieje. Czy ty masz świadomość tego, co się dzieje? W Europie tego, co się dzieje w ojczyźnie. Tak, cały świat należy do Boga. Jak rozumieć zatem słowa z wczorajszej Ewangelii? Oddajcie Cezarowi to, co Cezara, a Bogu to, co Bogu, to, co Boga. Tak jakbyśmy świat podzielili na sakrum i profanum. Czy może być jakiś fragment istnienia człowieka? Czy może być jakiś choćby najmniejszy fragment świata, który jest wyjęty spoza opatrzności Bożej? Spoza Boga Stwórcy? Nie. Co to znaczy oddajcie Cezarowi to, co Cezara, a Bogu to, co Boga? To znaczy Cezar też należy do Boga. Wszystko należy do Boga. Ale bądźcie ludźmi realnymi. Realizujcie wolę Bożą, uwzględniając kontekst świata, uwzględniając sytuację, w jakiej znajduje się świat. Oddając Cezarowi to, co Cezara, nie oznacza desakralizacji świata, odwrócenia się plecami do Boga. Nie. Oznacza wejście w ten porządek świata, w jego realia pogańskie, neomarksistowskie, ateizujące, i szukanie takich natchnień Bożych i proszenie Maryi, aby mądrze wejść w realia świata. Taki prosty, banalny przykład, o którym już troszkę wczoraj mówiłem wieczorem w radiu, żeby zrozumieć to sformułowanie, które bardzo często nawet zambony jest błędnie komentowane. Oddaj Cezarowi to, co Cezara, a Bogu to, co Boga. Bogu oddaj wszystko, nawet Cezara, cały świat. Idź na adorację, idź na modlitwę. Proś Maryję, aby ocaliła ojczyznę przed tym naporem świata, w tym Europy, aby nam wyrwać Boga z serc, aby wyrwać nam moralność jedyną właściwą, prawdziwą, opartą na dekalogu, na Ewangelii Chrystusa, na Bożych przykazaniach, moralność chrześcijańską. Ale z drugiej strony zacznij działać, wejdź w te realia, to znaczy oddaj Cezarowi to, co Cezara. Inny przykład. Idź do Pana Jezusa, zamów mszę świętą w intencji swojego zdrowia, gdy jesteś chory, ale idź do lekarza. Iść do lekarza to oddać Cezarowi to, co jest Cezara. Nam słowo Cezar kojarzy się pejoratywnie, ale to chodzi o porządek rzeczy, zastany przez ciebie. Chodzi o realia, w jakich przyszło ci żyć. Chodzi o działanie. Poświęca Polskę arcybiskup, prymas August Chląd Bogu, ale wchodzi w te realia bardzo konkretnie. Działa poprzez listy, poprzez przemowy, a przede wszystkim mówi z niespotykaną ówcześnie pewnością, że to zwycięstwo przyjdzie. I to proroctwo oczywiście wypełnia się w pewnej mierze, gdy upada komunizm, ale ono ciągle jeszcze się nie wypełniło, bo Chląd, arcybiskup Chląd ma przekonanie, że przyjdzie jakaś wiosna, którą też wyraża potem zainspirowany również nim kardynał Wojtyła, a późniejszy święty Jan Paweł II, wiosna Kościoła. Nie ma zatem opozycji między Cezarem a Bogiem. Nie powinno być, bo każdy Cezar powinien służyć Bogu, dzierżąc władzę, winien mieć świadomość, że mają od Boga i w imieniu Boga. Oczywiście Cezarzy, Cezarowie za czasów Jezusa samymi obwoływali się bogami. Sami obwoływali się bogami, tak jak i Cezarzy tego świata. Ale mądrość człowieka polega, żeby wejść w te realia, żeby nie być odrealnionym. Bo wiara, która odrealnia, która jest taką banalną, która nie kosztuje, która czyni nas pasywnymi, która nie wymaga od nas ofiary, działalności, walki, o czym za chwilę będzie nas pouczać ten mistyczny wizjoner maryjny prymas Chląd, to jakaś dewocja, to jakieś tchórzostwo, to jakaś ucieczka od rzeczywistości.
czyli oddać Cezarowi to, co Cezara, weź te prawidła. Nie mieć wiary magicznej. Bóg sobie poradzi. Mnie potrzebuje Bóg. Muszę wejść te realia. Czasem bardzo trudne. Zatem potrzeba modlitwy. Potrzeba namysłu. Potrzeba wiedzy konkretnej. Potrzeba narzędzi, jak to zrobić. Żeby nie skalać siebie i zatrzymać kalający się świat. Profanujący. To znaczy wyrzucający ze swoich granic Boga świat. I tak niespodziewana śmierć. Prymas Chląd ma operację na wyrostek robaczkowy. Ta operacja się udaje i na skutek infekcji niewiadomego pochodzenia, ale w ogóle ta śmierć jest dosyć tajemnicza. On jest bardzo niewygodny dla komunistów. Nie wiemy do końca, jak z tą infekcją było. Prymas umiera dosyć młodo, bo ma 67 lat, 22 października 1948 roku. I wczoraj z wielu ambon w Polsce mogliśmy usłyszeć, że jest 75. rocznica odejścia do domu ojca prymasa Augusta Chlonda. Na łożu śmierci, w przeddzień swojej śmierci, bo on umiera 22 października o 10.30, w święto, i co nie jest dziełem przypadku, Matki Bożej Dobrej Śmierci, ten maryjny prymas, a dzień wcześniej wypowiada proroctwo, które nie będzie schodzić z ust, serca, duchowości, tak prymasa Wyszyńskiego, jak i świętego Jana Pawła II, który będzie nieść nas wszystkich i dzisiaj ma nas nieść. Dzisiaj potrzebujemy nadziei. Dzisiaj potrzebujemy tego proroctwa, bo ono jeszcze się nie wypełniło. Ale gdy będziemy Bogu oddawać to, co Boże, i gdy będziemy Cezarowi oddawać to, co Cezara, w taki sposób mądry, inteligentny działać, bo przecież Maryja i Józef wychowywali Mesjasza, przygotowywali do misji, i sam Mesjasz też przecież był pod okupacją Cezara, kogoś wrogiego, a jednak tak działali, że zachowali Boga, że wprowadzali tego Boga w świat. Maryja poczęła Boga, urodziła Boga z Józefem w sposób święty, doskonały, wychowała Boga, Syna Bożego, Jezusa, i przygotowała Go do misji. Przygotowała Go do misji niesienia Boga do tego świata, biednego świata, do tamtego świata. Lepiej by było powiedzieć, w noc przed śmiercią, nieoczekiwaną śmiercią, do zgromadzonych ludzi prymas Chląd wypowiada proroctwo, i to jeszcze w języku łacińskim. To jest tak mocne, to jest tak uroczyste, to jest tak niezwykłe. Raz treść tego proroctwa, powtórzę jeszcze w kontekście, kiedy ciemne chmury, ateizm, komunizm, marksizm, totalitaryzm. Tak jakby był głosem całego Kościoła, bo jest głosem całego Kościoła w Polsce. Jakby ostatnie słowo, to jest testament, to też jest bardzo ważne, że to jest jego ostatnie słowo, i to w języku łacińskim. Ja sobie naczytałem po łacinie to proroctwo, które nie mają wątpliwości. Niektórzy badacze nie mają wątpliwości, Wincenty Łaszewski na pewno nie ma wątpliwości, a niektórzy mają, ale nie do końca, jednak potwierdzają, coś musiało być więcej niż natchnienie. On musiał widzieć Maryję. To, co on mówi, z jaką pewnością mówi jeszcze po łacinie, głos Kościoła, przecież językiem Kościoła jest łacina. Jest to niezwykłe proroctwo. Wy to znacie, a jeżeli nie znacie, to poznacie. Te słowa są aktualne dziś, niezwykle aktualne dziś. Nie traćcie nadziei, tak mówi w testamencie swoim, po łacinie, w przeddzień swojej śmierci, maryjny wizjoner, August Chlond. Nie traćcie nadziei, lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie,
będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która toczy się między gromadą szatanów i Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, czują się wezwani, jest to przetłumaczone odwoła do nieba, ale tak naprawdę chodzi o pośle Maryję na jakoś głębie istnienia, jakoś moc da. A ty się czujesz wezwany do tego, żeby nieść Chrystusa, świadczyć o Chrystusie w tym trudnym świecie? Pamiętasz o słowach Jezusa, kto się do mnie przyzna, przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed moim Ojcem? I będzie tak, jak Bóg chce. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. To jest pewność. Prymas widzi ten świat oczyma wiary, oczyma duszy i przenika przez te wszystkie utarczki cezarów tego świata, którzy obwołali się bogami. Widzi ten poziom ducha, że to tak naprawdę chodzi o walkę duchową. Tu wcale nie chodzi o walkę światopoglądową, choć tak, oczywiście, w tym cezarowskim ujęciu, realiach tego świata. Chodzi o walkę ideologiczną, jak najbardziej. O stworzenie świata, gdzie Bogiem będzie człowiek i dozwolona każda niemoralność. O stworzenie jakiegoś braterstwa, jakiejś sytuacji pokoju pomiędzy wszystkimi ludźmi, bez względu na ich przekonania. No tak się nie da. Tak się nie da. To jest utopia, to jest mit. My sobie o tym mówimy już. Nie da się stworzyć pokoju, jedności bez Boga pomiędzy ludźmi, którzy wierzą, nie wierzą i tak dalej. Nie da się. To jest droga do stworzenia piekła na ziemi. I my widzimy, jak świat się, powiem, neologicznie upiekla. Lubię stosować i tworzyć jakieś neologizmy. Świat się upiekla. Upiekla się. Staje się coraz bardziej piekielnym światem, gdzie się wypiera Boga. I jakby na jednym oddechu mówi kolejne słowa. To jest to przesłanie testamentalne. Bardzo ważne. Zwycięstwo, jeżeli przyjdzie przez Maryję, to jest pewność. Przez Maryję. Ale jak ono przyjdzie przez Maryję, tutaj już akcent w tym proroctwie jest postawiony na ciebie i na mnie. Jeżeli kochasz Maryję, jeżeli czujesz się wezwany, czujesz się to niedobre słowo, jesteś wezwany jako człowiek Kościoła do tego, aby chronić Boga, chronić wartości, modlić się, oddać Bogu to, co Boże, ale też działać w cezarejskich, niestety będących w opozycji do Boga realiach świata. Prymas mówi tak: walczcie z ufnością, walczcie z ufnością. Tutaj chodzi o działanie, ale jakieś intensywne działanie, walkę. Nie chodzi tutaj o to, że teraz mamy wziąć strzelbę, miecz i będziemy walczyć, tak? Jakaś partyzantka. Ludzie wiary nie walczą narzędziami tego świata. Chodzi na pewno o wejście na pole walki duchowej, czyli samemu się nawracanie, uzbrajanie się duchowo, ale też bycie przykładem życia, płynięciem poprzez swoje życie, wyznawane wartości, wierność Bogu, Maryi, bycie świadkiem dla tego świata, ale też podejmowanie różnych inicjatyw. Raz duchowość, a dwa działanie tej duchowości w realiach cezarejskich tego świata. Walczcie z ufnością. Intensywne działanie wymagające determinizmu, bo jest użyte słowo walka, to nie jest jakieś takie zwykłe działanie, wymagające ofiary z siebie, trudu. Pod opieką błogosławionej dziewicy pracujcie, pracujcie. Nie siedźcie z założonymi rękami, pracujcie. Wszystko czyńcie z Maryją, bo wtedy to wszystko będzie czyste, święte, pokorne, błogosławione, potężne. Zwycięstwo wasze jest pewne. W tym proroctwie myśl główna jest taka: wszystko rób z Maryją, miej głęboką więź z Maryją, wszelkie trudności pokonasz z Maryją,
ale weź się do pracy. Maryja będzie ci mówić, jak masz to czynić. Będzie wlewać w ciebie mądrość Bożą, bo ona jest wypełniona tą mądrością. Weź się do pracy, nie śpi. Do pracy, która ma być walką. Najpierw walką z własnymi słabościami. Nie pieś się z sobą. O, jakże obrzydliwe jest pieszczenie się z sobą. Trzeba walczyć z własnymi słabościami. Trzeba pracować nad sobą. Mieć motywację życia, jaką jest Bóg, życie wieczne. Ale mieć też dyscyplinę, autodyscyplinę. Zdyscyplinować tą przewrotną naturę. To jest kochanie tej przewrotnej natury, która została skalana grzechem pierworodnym, jego konsekwencjami. Tutaj odbywa się pierwsza walka. W moim sercu, w moim działaniu. Najpierw robię to, co konieczne. Potem robię to, co powinienem, a potem to, co chcę. A nasza natura chce na odwrót. Najpierw robimy to, co chcemy, co nam się podoba. Stąd ta cała ideologia. Chcę tego. Chcę chuci, chcę grzechu, chcę nieczystości, chcę mordowania dzieci, chcę rozpasać swoją naturę. Chcę żyć według tej grzesznej natury. To nie jest jej kochanie. To jest zniewalanie siebie, to jest dobijanie siebie. To jest potępianie siebie. Najpierw robię to, co muszę. A co najpierw muszę? To, co jest konieczne, być w Bogu, bo w Bogu doświadczam integracji, oczyszczenia, uzdrowienia, siły, mądrości, nasycenia. Lecz mnie, Boże! Ty jesteś konieczny, Boże! Konieczny jesteś w życiu. Konieczne jest adorowanie Ciebie. Konieczne jest przyjmowanie Ciebie w Eucharystii. Konieczne jest spotykanie się z Tobą na modlitwie z Twoją Matką. To jest konieczne, bo wtedy zwyciężam swoją grzeszną naturę. To jest kochanie siebie, kochani. To jest konieczne. A potem to, co powinienem, to, co chcę. Najpierw Bóg. Konieczny jest Bóg. Nasza natura domaga się Boga. Domaga się Maryi, aby nas zło w naszym powołaniu, w podwórku rodzinnym, w podwórku pracy nie zwyciężało. A potem czynności, czyli to, co Cezar robi. Realia życia, to, co konieczne. Konieczne jest wstanie rano, jeżeli pracujesz. Konieczne jest posłanie swojego łoża. Konieczna jest modlitwa. Konieczne. Pierwsze czynności. Jak ta natura nie lubi robić to, co jest konieczne? Konieczne dla mnie jest przygotowywanie homilii. Konieczne jest dla mnie wzięcie tego poganina, bo część mnie jest pogańska. Przymocowanie go łańcuchem woli do krzesła i rozważanie Słowa Bożego. Czasem jest tak. Nie zawsze pała serce do słowa. Czasem się nie chce. Masz homilię przygotować, a chce ci się czytać książkę religijną. Konieczne. To, co konieczne. Konieczne jest posprzątanie pokoju, gdy jest brudny, gdy koty są po kolana. Konieczne rzeczy. Konieczne. Potem to, co powinienem, a potem to, co chcę. Więc dyscyplina, zwyciężanie w swoim życiu, a potem zwyciężaniu w działaniu. To wszystko jest w orbicie Bogu, to co Boże, a Cezarowi to co Cezara. Bo i tak, czy Cezar chce, czy nie chce, czy ma świadomość, czy kocha Boga, czy nienawidzi Boga, i tak nad Cezarem Bóg. Niepokalana dopomoże wam do zwyciężania. Pracujcie, róbcie wszystko z niepokalaną. To, czego ja się uczę ciągle, ale też uczę swoje dzieci duchowe. Wszystko rób z Maryją. Maryjo, teraz idziemy tam. Maryjo, idziemy tam. Mamo, teraz zasiadamy do modlitwy. Mamo, módl się we mnie, módl się razem ze mną. Maryjo, razem adoruj ze mną Jezusa. Wszystko z Maryją, z potężną Matką. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Ten czas bardzo trudny, nadchodzący czas bardzo trudny, woła o Maryję. Woła o Maryję. Naprawdę woła o Maryję. To jest to proroctwo w przeddzień śmierci prymasa Chlonda w Warszawie, a my nadaliśmy tytuł audycji, bo idziemy miejscami, jeszcze jesteśmy w Polsce, dziś w Polsce i za tydzień w Polsce jeszcze, potem opuszczamy Polskę. Będzie też proroctwo z Wrocławia, już za chwilę. Ale zanim proroctwo z Wrocławia, to
potężna niebios królowo, Vox Reni. Niebios królowo i pani aniołów, ty, któraś otrzymała posłannictwo i władzę od Boga, zetrzeć głowę szatana, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chórom aniołów. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chórom aniołów, aby ścigały szatana, stłumiły jego zuchwałą. Walczając go wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. O tym, że cały świat jest sakrum, że cały świat należy do Boga, czy to się światu podoba, czy też nie, poświadcza kolejne proroctwo, jakie otrzymuje arcybiskup prymas August Chlont. Bo tej matki potrzebujemy, bo ta przyszłość idzie, a ta przyszłość będzie lepsza, bo wskrzeszana tą wszechmocą ta przyszłość idzie. Ta przyszłość będzie lepsza, bo wskrzeszana tą wszechmocą, którą Bóg w naszych czasach w ręce Matki Najświętszej składa. Ona tę wszechmoc wieczną, ona tę wszechmoc wieczną, wszechmoc wieczna, ona, Maryja, dzierży w swym ręku. Maryja dzierży wszechmoc wieczną w swym ręku. Ona kierunki nadawać będzie światu. Maryja kierunki będzie nadawać światu. Zatem nie będzie tak, że Maryjkę, z Maryi zrobi się Maryjkę, jakichś odrealnionych Polaczków, i zepchnie się do podziemi. Desakralizuje się Polskę.
zaświadczy się Polskę. Nie będzie tak, że Maryję, która działa w Kościele, i to było akcentem nauczania prymasa Chlonda, zepchnie się do podziemi, do jakiejś prywatnej sprawy. Nie będzie tak. Jeżeli tak będzie, jeżeli cezarowie tego świata będą tak chcieli uczynić, to objawi się Boża sprawiedliwość. Według uczynków niecnych, niemoralnych, desakralizujących człowieczka, cezarów tego świata. Przyjdzie oczyszczenie. Bóg tak pokieruje losem, że nie da się sprowadzić do podziemi. Nie da się sprowadzić na margines. I to proroctwo to poświadcza, że Maryja, którą Bóg posyła, która przychodzi na ziemię, która jest z Jego dziećmi, dziećmi Boga w tym świecie, czasem takimi, jakby nie miały ojca ani matki, Boga Ojca i Maryi Matki, z sierotami, i ona dzierży wszechmoc w swym ręku, wszechmoc. Żaden cezarek tego świata, żaden czaruś tego świata nie ma wszechmocy, choć mu się wydaje, choć przypisuje sobie wszechmoc, ekonomii wszechmoc, rozwoju technologii wszechmoc, władzy politycznej wszechmoc. To wszechmoc należy do Boga, a tę dzierży Maryja. Ona narody prowadzi tą wszechmocą Bożą, której staje się na lata najbliższe szafarką. Ona narody prowadzi. Potężna hetmanka. Nie jakaś Maryjka ludowa dla zabłąkanych, obłąkanych, którzy sobie z życiem nie radzą, którzy boją się własnego cienia. Nie. Potężna matka. A ci, którzy ją kochają, mają być do niej podobni, z nią współpracować. Mają mieć poszczególne promienie tej wszechmocy i tej odwagi. Żeby mieć odwagę nawet umrzeć za Boga. Nawet ponieść śmierć męczeńską. Która zawsze staje się potęgą duchową. Chciałbyś powiedzieć odżywką duchową dla Kościoła. Śmierć męczenników to jest życie dla Kościoła. Przykład dla wiernych. Tak prorokuje, tak mówi prymas Chląd we Wrocławiu we wrześniu 1948 roku podczas poświęcenia figury Maryi. Wszechmoc dzierży Maryja. Wieczna wszechmoc. A cóż dopiero taki światek z czarkami tego świadka. Taki doczesny światek. Ona jest wszechmocna. Wincenty Łaszewski, z którego publikacji bardzo często korzystam, więc sprawiedliwym jest odwołanie się do niego i jego przytoczenie, tak komentuje to proroctwo. Słowa te wskazują na coś więcej niż tylko na głęboką pobożność maryjną kardynała Chlonda. Pobożny maryjny Chląd miał takie pragnienie? Nie. Sugerują jakąś inną wiedzę, w cudzysłowie wiedzę prymasa, której nie mógł on zaczerpnąć z lektur i rozmów. Więc gdzie jest jej źródło? Jakie jest ono miary? Skoro Chląd odważa się wypowiedzieć słowa, to o czym mówiliśmy sobie, niepasujące do głoszonych wokół niego teologicznych nauk. Skąd ten radykalizm i skąd ta pewność? To są pytania retoryczne, bo Wincenty Łaszewski kieruje nas w stronę wizji. On widział Maryję, on doświadczał Maryi bardzo mocno, on słyszał Maryję. I przytacza Wincenty Łaszewski jeszcze jedno proroctwo wizjonera maryjnego Chlonda, aby potwierdzić to, co sugeruje. Tak mówi prymas Chląd. Na nowej tęczy chwały unosi się nad Kościołem niepokalana. Na nowej tęczy chwały. Nowa tęcza. Tęcza symbol przymierza. Kiedy tęcza wyszła? Po potopie.
czym był potop? Potop był oczyszczeniem dla znieprawionej ziemi. Kiedy Bóg, to jest jakaś hiperbola autora natchnionego, a mam tutaj na myśli Księgę Rodzaju, Księgę Genezis, rozdział 11, pożałował, że stworzył człowieka. Człowiek był zdemoralizowany doszczętnie. Nastąpił potop, a właściwie człowiek utopił się w potopie zła, potopie nieczystości, bałwochwalstwa, który sam sobie zgotował. Utopił się. Ocalona rodzina Noego w arce, to przecież Maryja. Nowe przymierze, tęcza na niebie. Skończyły się deszcze kary, deszcze potopu. Na nowej tęczy, nowa tęcza, nowe przymierze, odrodzenie się. Dziś wiemy, że świat zrywa przymierze z Bogiem. Nawet jeżeli mówi, że jest w przymierzu z Bogiem, to jeżeli zrywa z dekalogiem, z sakramentami, z Ewangelią Chrystusa, to i tak zrywa przymierze i tkwi w przymierzu z Bogiem, który nie istnieje, a który jest jego alter ego, uszytym na miarę i podobieństwo swoje. Wiemy, jaka dzisiaj tęcza chce wzejść nad światem. Tęcza nieczystości Sodomii, tęcza czegoś, co budzi obrzydzenie w Bogu i co było karane deszczem siarki i ognia potopem. Na nowej tęczy chwały, nowa tęcza. Nie ma tu mowy o potopie, ale domyślamy się, skąd ten obraz i kiedy ta tęcza wzeszła po potopie. Unosi się nad Kościołem niepokalana, potężna niepokalana. Ta, w której Bóg zawarł przymierze z biedną ludzkością. Ta, w której i poprzez którą Bóg zawrze nowe przymierze i ciągle chce zawierać nowe przymierze z ludzkością. Ta, która będzie arką, która ocali tych, którzy będą ją kochać i do niej się zwracać. Łodzią. Nad łodzią, matką Kościoła, działającą w łodzi Kościoła. Ona, chrześcijaństwo, w czasie najcięższych rozpraw szczególną opieką otoczy i da mu zwycięstwo. Ona, chrześcijaństwo w czasie najcięższych rozpraw. Najcięższe rozprawy. Szczególną opieką otoczy i da mu zwycięstwo. Da zwycięstwo chrześcijaństwu. Da zwycięstwo chrześcijaństwu. Polecajmy jej opiece, posłannictwo Kościoła w Polsce i nasze polskie zmagania. Poprzez burzę wieków prowadzi Kościół Najświętsza Maryja Panna. Im groźniejsze wały miotały łódź Piotrową, tym bardziej błyszczy na horyzoncie gwiazda morza. Jest tutaj mowa o burzach, które miotają też łodzią Kościoła. Każdy, kto żyje w realiach, kto twardo stąpa po ziemi, wie, że w łodzi Piotrowej dzisiaj burze. A nawet to, o czym naucza nas kardynał. Posłuchajmy. Woła nas Matka Wybrana, znakami na niebie i na ziemi. Wincenty Łaszewski mówi, że on widział tą Maryję. Sugeruje może, nie mówi, bo tutaj bym przekłamywał. Że to musiała być wizja. Woła nas Matka Wybrana znakami na niebie i na ziemi. Oczywiście to jest też obraz apokaliptyczny. Maryi, która niewiasta pomiędzy niebem i ziemią, miażdżąca głowę węża. Byśmy w Duchu Świętym sposobili się do służby, którą nam w nowym świecie wyznacza. Hetmanką sprawy Bożej ma być Polska. Hetmanką sprawy Bożej ma być Polska. Nie można, słysząc to proroctwo, nie pomyśleć o słowach, które też znamy, wyrażonych do świętej siostry Faustyny przez Jezusa, że Polska, jeżeli będzie wierna, to jest warunek, jeżeli będzie wierna, ciągle współpraca, ciągle przymierze, ciągle tęcza, która ma po jednej stronie Boga, a po drugiej stronie człowieka, po jednej stronie Cezara, a po drugiej stronie Boga. Cezara rozumianego
w tych realiach ludzkich, niekoniecznie w opozycji do Boga. Jeżeli będzie wierna, z niej wyjdzie iskra Bożego pokoju, która przygotuje świat na powtórne przyjście. Powtórzmy to sobie. Hetmanką sprawy Bożej ma być Polska. I prawdą ma wyzwolić dusze, które uwikłały się w błędach. Dusze, które uwikłały się w błędach, przeciw Stwórcy bunt podniosły. Dusze, które uwikłały się w błędach i dusze, które przeciw Stwórcy bunt podniosły. To jest czas teraźniejszy. Bunt przeciw Stwórcy, przeciw prawu Bożemu, przeciw prawu naturalnemu. Bunt przeciw Stwórcy. Coraz intensywniejszy również w Polsce. A za przyczyną Maryi, która jest niewiastą panującą nad niebem i nad ziemią, rozpostartą pomiędzy niebem a ziemią, tą niewiastą z Apokalipsy, Polska ma być hetmanką sprawy Bożej, wyzwalającą duszę od kłamstwa, błędów, buntu przeciw Stwórcy. Tam, gdzie karcerstwo cześć Królowej Wszechświata spustoszyło, Polska ma wznawiać łaskawie królestwo jej niepokalanego serca. Tam, gdzie kacerstwo, cześć Królowej Wszechświata spustoszyło. Kacerstwo. Co pod tym słowem kacerstwo się kryje, które pustoszy cześć Królowej Świata? Są herezje. To jest też próba odejścia od duchowości maryjnej. Próba zepchnięcia tej Królowej Świata, nieba i ziemi, ludzi i aniołów na margines. To jest jakieś odszczepieństwo, herezje. Herezje, które zmierzają do tego, aby osłabić kult Maryi tak mocny w naszej ojczyźnie. Polacy kochają Maryję, jeszcze kochają Maryję. Polska ma wznawiać łaskawie królestwo jej niepokalanego serca. Ta audycja też ma taką funkcję. Ma wznawiać królestwo jej niepokalanego serca. Ma sprawiać, że Maryja ma tą pozycję Matki Królowej Świata, ludzi i aniołów. Ma dowartościowywać ta audycja. Matkę Najświętszą. Ma budzić naszą miłość do niej. Wiarę, że ona jest tą Matką Potężną, za przyczyną której zwycięstwo Polski nad złem dokona się. A zwycięstwo Polski nad złem może dokonać się tylko wtedy, gdy Polska będzie wierna Bogu i wierna Maryi. Chciałbym zakończyć jeszcze jednym przesłaniem maryjnego prymasa, które skierował 6 sierpnia 1948 roku, a już w październiku nie żył. Odszedł do Pana, Maryja przyszła po niego zapewne, do Polaków w Warszawie. Bo te słowa pasują jak ulał, brzydko powiedziałem, jak ulał, ale pasują, są adekwatne do współczesnej sytuacji Polaków, Polski. Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni. Walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa naszego Pana, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana. Tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. I chyba macie takie doświadczenie, że to się bardzo nasila. Ta łapa szatana jest coraz większa i coraz bliższa i coraz bardziej dotkliwsza. Nowoczesne pogaństwo. O, Europo. O, Polsko. Opętane jakby kultem demona. Odrzuciło wszelkie idee moralne. Wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wynik tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana
nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione dzięki Maryi zwycięstwo w tej perspektywie. Bramy piekielne go nie przemogą, jeżeli będziemy kochać Maryję, jeżeli oddamy się jej w sposób totalny, jeżeli będziemy współpracować z natchnieniami, jakie nasza Matka i mądrością, jaką nasza Matka nam przekaże, jeżeli podejmiemy trud wypełnienia naszego powołania. Z miłością na mnie patrzyła i spytała, czy chcę te korony. Biała znaczy, że wytrwam w czystości, a czerwona, że będę męczennikiem. Pabianice, ojciec Maksymilian Kolbe, już w następnym odcinku za tydzień. Zapraszam.